Słuchajcie, dzisiaj lecimy na plażę. Odwiedził nas Darek. Przyjechał tutaj, bo wygrał taki konkurs dla patronów Morskiej TV. Tak, mamy co jakiś czas taki konkurs dla ludzi, którzy wspierają Morską TV. No bo wiecie, bez nich by się po prostu nic nie dało zrobić. No i Darek wygrał weekend nad morzem. Lecimy odwiedzić Darka z Michałem. Chłopaki już tam są. O, już nawet machają, hurra, hurra. Widzicie, kurczę, chyba jestem mocno rozpoznawany na tej plaży, jak tak gadam do siebie. Nie gadam do siebie, gadam do was. Zobaczcie, tam natomiast mamy taką niezłą łachę. Pewnie znowu coś majstrowali z pogłębiarki. No i tam może być fajne łowisko, bo dosyć daleko można zarzucić, no nie wchodząc do wody, wprost z plaży. Mówi Darek, wszystkiego najlepszego. No, dziękuję. Daj jeszcze pionę. Yeah. Nie, bo wygrał. Dobra, słuchajcie, pierwszy rzut i dostałem prawie ciężarkę w głowę, bo tak sobie rzuciłem tutaj i normalnie nad głową mi przeleciał ciężarek, wpadł tu. Michu go właśnie wyciągnął. Widać badziewie. Dłuższy, nie? Troszkę. No, ale ty, no jak to mogło zlecieć? Normalnie krętlik zleciał z tego ustrojstwa. Silny może, wiesz? Nie, no zobacz. Sumuj go wsadzić z powrotem. Trzymaj. No wejdzie, ale tu. No, zleciał z tego. Aha. No. To ja tak nie dam rady. Patrz. Ale prawie w głowę dostałem. Ty, no ale ciężarek jest. Ile on był od brzegu? No 5 metrów. Uważajcie, uważajcie na siebie. Trzeba kaski nosić. I co, to ci się nie wyczepia? No to wiesz, zakładasz tutaj. No. A tu masz koszulkę taką. Aha, takie co. Cik, cik, cik. I o. Aha. No i te stoperki masz fajne, ja już je też widziałem, to są też takie typowo karpiowe, nie? No takie karpiowe, ale wiesz co, trzymają widzę trochę lepiej niż te normalne, w bagnie przynajmniej, nie? No nie, no próbuję, ja się cały czas uczę tak, żeby... Tak jak my wszyscy. Właśnie się dowiedziałem, że muszę kask nosić. To dla widzów o mocnych nerwach. Masz jakieś swoje patenty na leszcze? Nie. Jak to tutaj tego? Ja to na dwa staram się zawsze robić. No to, tak samo robię, no. Kilka sztuk, no potem się uzupełnia, nie? Jak to mu tam? Nie. Zobacz, no, miałem coś takiego tutaj, wiesz? A wtedy sobie odłożymy na chwilę. Wsadzasz, bo to ma taki rowek. Mhm. Będzie słychać taki klik. Ja to krzywo wsadzałem, wiesz? Sorry, uwaga. O, jest, tak. Tyk. I zobacz. To też fajny patent. Bez problemu. I zobacz, nie ma żadnych dodatkowych rzeczy. Tak jak ty miałeś tą rurkę, takie dodatkowe rzeczy, tym bardziej masz na krętniku to twoje. Tak, na krętniku. I on z czasem, no niestety, zerdzewieje. A tutaj nie ma co zerdzewieć, poza tym to jest na tyle mocne, zobaczcie, że ja to mogę ściągać i to nie zejdzie. Jakieś mikadowskie, widzisz, takie stoperki. No i glizdy, ale zanim zarzucę, to jeszcze... Bo ja używam mocno siłowego zarzucenia, więc ja użyję taśmy. Uważaj na głowę. Robaki przeważnie są mokre, więc ona fajnie, zobaczcie, trzyma. Przypominam, że jeżeli łowimy leszcze, to łowimy na jeden haczyk. Jak nastawiamy się na flądry i typowo łowimy flądry, to wtedy dwa haczyki. A przy śledziach nawet pięć. Tego bałaganu to nie pokażę. Robimy teraz filmik rentgen Darka. No więc tak, tu ma brzuch. I to duży, nie. Słuchajcie, żart na bok, trzeba pokazać, co ma tutaj w swojej torbie. Warto też powiedzieć jedno, że Darek nie jest stąd. Tak, ja... Darek centrum. Darek jest z centrum, więc wiecie, no każdy ekwipunek, który tutaj włozi ze sobą, to raczej musisz go tak normalizować, żeby nie za dużo. Michał, ja mam ten auto, ale dzisiaj rzeczywiście Michał mnie tutaj pogonił, żebym za dużo sprzętu nie brał. No właśnie. Na lekko. Na lekko, dobra. Na lekkie łapanie. To tak, żeby cienia nie było. Co ty tutaj masz? To są pudełka, mówiłeś, z trapera. Z trapera, tak. Bardzo tanie. Tak, myślę, że chyba z 15 zł, tak mi się wydaje. No i mam... Do 20 to chyba w maksie zapłaciłem, bo już teraz nie pamiętam nawet, bo... Ale muszę wam powiedzieć, że...
no nie odbiega to od tych renomowanych jakichś firm, co my płacimy naprawdę krocie, że samo takie kółeczko, że sam jest po ile? Po 5 zł? Bywają takie, nie? No. Kurczę, naprawdę szok. No i dobra. Tutaj co tu Zepko masz? Zepko chyba firma, nie? No, jest, Zepko też jest, też. Dobra, no tutaj masz sporo tego. No, co wiesz, jakaś tam... No właśnie. To zostało mi, wiesz, po dorszowych przywieszkach, także... Aha. Tak, i co, tam masz dorszowe przywieszki? Nie, przypony. Przypony sobie masz porobione. Porobione, no żeby wykorzystać ten sprzęt, tak? To aha. Tam jest. No i takie te, wiesz, no, kupne. Tacka. Tacka, to jakieś kupne zabawki, ale to tak raczej chyba już tego raczej nie używam, bo już robię swoje, no. No ale tak, są, tak. Bo są, no może czasami się mogą przydać, tak? Chyba, no że... i ciężarki oczywiście, tak. Większa satysfakcja jest jak na swoje wszystko weźmiesz. Tak, na swoje no. Tak, to wiesz, no to się uczę powoli. Tak. Aha. Oglądam. Sam malujesz ciężarki, bo widzę? Ten akurat malowałem sam, tak. A to chyba skarpi żeś. To jest wziął. Tak, to karpiowy, tak. No. Trochę, no wiesz, ja jestem też jakby wędkarzem śródlądowym, także... No właśnie, jaki ten próg wejścia, jeżeli jesteś karpiarzem, jest w surfa? Duży? Powiem ci, no ja tutaj na razie w ten sprzęt swój zainwestowałem 1000 zł to w maksie, no. Mówisz o wędkach? Mówię, tak. Może tutaj o tym nie, aha. Ale o wędkach, tak? Aha. To jest maksymalnie 1000 zł, mi się wydaje. No dobra, ale słuchaj, bo mnie tak nurtuje takie pytanie, że jakbym łowił karpie na śródlądziu, czy ja muszę dużo sprzętu kupować, jeżeli chcę okazyjnie w lecie, tak jak teraz jesteśmy, sezon w pełni, przyjechać na plażę i połowić leszcze? Ja myślę, że nie, bo to wiesz, tą wędkę karpiową też tutaj rzucisz. Oczywiście. Czyli... No to nawet powrotku mi się wydaje, że nie trzeba by było zmieniać niczego, nie, tylko no. Mówię, ewentualnie plecionka, tak, mocniejsza żyłka. Dobra, tam masz jeszcze coś. A to mam, wiesz co, belonowe mi tam zostały, takie jeszcze, bo robiłem sobie przypony. I tak, no, akurat wożę, no. Aha. Nie wiem, czy ja to dobrze zrobiłem, ale w każdym razie próbuję. A. Nie no, coś jest chyba okej. Okay. Michu, jak z beloną teraz, środek lata, lipiec, sierpień? U nas nie ma. Nie ma. Już nie. W Kołobrzegu. Zapisz pewnie. No to jadę w piątek do Kołobrzegu, tak życzę mi powodzenia. Super. Wiesz, domowymi sposobami widzisz, od żyłek te. I to jest bardzo fajne, kiedyś też tak robiłem, aczkolwiek to dużo miejsca zajmuje, no wiesz? Też tak, ja tak powoli właśnie, widzisz, też przechodzę na coś lepszego, że tak powiem. Powiedzmy profesjonalne. Profesjonalne, tak. Wybierasz się na Mistrzostwa Polski? Oczywiście, jestem już zapisany. Tak. Michu też. Na pewno tak, będę. Z jesteśmy... W drużynie. No ja tak co zgadam z ludźmi, to wszyscy się wybierają na te zawody, także to jakieś takie zawody chyba przełomowe, co tam będzie ze 100 ludzi. Zobaczymy. Miejmy nadzieję, że będzie. No limit jest na 100, nie? Tam już jest kilkadziesiąt. 20 chyba osób. 20 osób jest zapisane, z tym, że no to na bieżąco nie jest aktualizowane aż tak. Także myślę, że z 30 może już jest. To jest świetny patent, ale nie będę mówił do czego. Aha. Albo pokażę. Żeby... O ty, żeby osy nie wleciały, proszę bardzo, super patent. I to normalnie kupujesz, tak? To się tak, to można kupić, wiecie, co powiem, gdzie to można kupić. W Słomczynie, pod Warszawą, na giełdzie. Aha. Kuzyn mi to kupił w prezencie. Ty, dobra, ale... Świetna sprawa. Ty, ale ja bym się bał z tego pić, bo bym myślał, że to mi zleci. Nie ma prawa, Michał. Nie? To trzyma się dobrze. Jak dobrze założysz, to nie ma prawa to, że... O trochę tam jeszcze browara ma. A, które to tam jest. Kurde. Ale to nie musi być browar, to może być Pepsi, tak? Tak, oczywiście. To może być cola, bo Nie. Zresztą to jest żywiec 0%, więc tak, wiesz, no. Bezalkoholowe piwo. No Michu, coś tak patrzał, co, wypatrzałeś coś? Nie, wstałem. Za ładna pogoda, słuchajcie, nie może być tak, że jest pięknie i jeszcze są ryby. Chyba, że się jest Mirkiem Gola, nie? No. Opowiadaj, co to za wędki i jak się sprawują? Powery, dama i typy. Dwie końcówki, jedna miękka, jedna twarda. Dzisiaj masz miękką. Dzisiaj miękkie są tak założone. O, wielkie piki. To jest dama. Fajne wędzisko. Dzięki Krzysztofowi Wiśniewskiemu. No tak, się tak wymieniamy. No ale masz ładną piłkę. Kuleczka, 150 gram. No, ale to jest tak oryginalnie pomalowana. Tak. Z Turkana? Nie wiem, co to jest. Tak. Z Turkana, no. No. I słuchaj, myślisz też tak wierzysz w to, że to szuka tej flądry? Nie, ładnie się kopie. O. Oliwki bardzo tak szukają, że mogą jeździć. O, ona się fajnie zakopuje, nie?
No i glist masz sporo i słuchaj, masz jakąś akcję wypornościową, tak, widzę. Tak, kuleczkę jedną. Na leszcza to coś daje? Żeby sobie ładniej chodziło to. Aha. To tak słyszałem, że leszczu nie lubi jakiś udziwnień. Nie lubię, ale... Jak nic nie bierze, to lepiej spróbować. Można spróbować. Co, myślisz dokładać, czy nie? Nie będę dokładał. Ciążę tasiemką. A ty to tak przekładasz, czy też z główną? Nie wiążę z główną. A czemu tak? Nie wiem. Sprzedaję. No mi się taki helikopter wtedy robi. Wiesz, jak ja tym rzucam tak bardziej siłowo? No zobaczymy, jak... Nie, się, nie? Ja też powiem, że się nie plączę, bo teraz też tak rzucam i powiem ci, że się nie plączę. Znaczy się nie, że się plączę, tylko że dalej rzucisz, jak masz razem wszystko, wiesz? Zresztą zaraz zobaczymy, jak to leci. Mamy ten nasz kręticzek i cały czas fajnie się wszystko kręci. No i Michał pokazywał, że tak tylko obkręcał, ja zawsze obkręcam. Jeszcze dodatkowo z żyłką główną, czyli z tą, moim zdaniem tak jest troszeczkę bezpieczniej. Lepiej mi po prostu leci, mniej tej glizdy spada, ale to jest moje subiektywne odczucie.